So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Oh, would you hit me? Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tutaj Nelcia szaleje, bawi się swoimi plasterkami. Wczoraj wam mówiłam, że kupiłam jej te plasterki Roma Active na noc. One u nas super się sprawdzają. Także jak mała ma katarek, to ja zawsze na noc do piżamki przyczepiam ten plasterek. Polecam wszystkim znajomym, także jeżeli jeszcze nie używacie, a wasze dzieciaki mają w nocy katarek, to te plasterki sprawdzą się naprawdę fajnie. Co wam chciałam powiedzieć, to to, że wczoraj tak wiało w ogóle w całej Polsce. No tak, w ogóle w całej Polsce tak wiało wczoraj, że powiem wam, szczególne atrakcje na pewno miały osoby tak jak my, które mieszkają na poddaszu, no bo było naprawdę chwilami aż zawiało grozą, powiało grozą, było groźnie, ale z tego co wczoraj też obserwowałam Instagram wielu osób, bardzo dużo osób nie miało światła, nie miało prądu, więc u nas na szczęście prąd był, ale tak jak mówię, naprawdę było głośno, w nocy się budziłam, nie mogłam spać. Psy szczekały, bo naprawdę te wiatry, wichury wczoraj były ogromne. Moi drodzy, tutaj koleżanka, tak jak mówiłam, rzuca plasterkami, bawi się i jest fajnie. Zaraz będzie jadła zupkę pomidorową, zrobiłam jej zupkę pomidorową z makaronem, także Nelcia zaraz będzie sobie zupkę zajadać. Dzisiaj, jeżeli chodzi o obiad, nie będę nic wymyślać. Mam te pierożki z kurczaka, które wam ostatnio pokazywałam, do tego zrobię surówkę chyba z kapusty kiszonej z jabłuszkiem, mam też marchewkę z groszkiem, także tak na szybko. Coś mi naszło ostatnio na pasztet i mam ochotę w termomiksie zrobić pasztet, także zobaczymy, może jutro to zrobię, więc obiad jako taki mam. Mam jeszcze zupę pomidorową, zaraz mama da. I moi drodzy, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to to, że ten hummus był, jest, bo zostało go bardzo mało, przypyszny. Jadłam dzisiaj właśnie bułkę z hummusem, z rukolą, z pomidorem. Rewelacja! Już teraz tylko domowy hummus, robi się go naprawdę bardzo, bardzo szybko, a jest przepyszny. Pusta miseczka to oznacza, że Nel potrzebuje owoców i ma takie fajne ciasteczka, więc muszę jej tutaj za chwilę to wszystko doładować. Zje sobie zupkę, pójdzie na drzemkę, ja trochę popracuję i tak jak mówię, cieszę się, że obiad mam dzisiaj z główki. Nie muszę nic robić. Jest zupa pomidorowa, są te pierożki, do tego jakieś właśnie surówki, albo kapusta kiszona z jabłkiem, albo marchewka z groszkiem. I obiadek z głowy, moi drodzy. Tak jak mówiłam, dzisiaj również wietrznie, szaro, buro i ponuro, na szczęście nie pada, ale też wam wspominałam, nie zawsze musi być pięknie i słonecznie, mamy jesień, więc czasem również może i popadać, może powiać i może być po prostu paskudnie. Trzeba jakoś się z tym pogodzić. Dobra, co wam jeszcze chciałam powiedzieć, pokażę wam dzisiaj herbatki. Wczoraj, wiecie, pokazywałam wam te dwie nowości z Biedry i tak mnie jakoś zainspirowało, żeby wam pokazać wszystkie herbatki, jakie teraz mam, jakie piję. Może ktoś się zainspiruje, może ktoś z was skorzysta, a akurat właśnie sprzątam sobie szafeczkę, gdzie mam herbatki i wszystkie sobie tutaj na wyspie położyłam, więc pewnie za chwilę wam pokażę takie moje inspiracje herbatkowe, które lubię, które polecam na długie jesienne wieczory. Co jeszcze chciałam powiedzieć, dwa wieczory pochłonęłam sprzątaczkę, serial na Netflixie, bardzo dobry, taki życiowy, trochę ciężki, można się naprawdę wzruszyć, także sprząteczka mnie tak pochłonęła, że w dwa wieczory ogarnęłam ten cały pierwszy sezon. Przymierzam się do You, wiem, że wyszedł już trzeci sezon, wszyscy już oglądają trzeci, ja obejrzałam dwa pierwsze odcinki pierwszego sezonu i na razie mnie nie porwał, aczkolwiek dam mu szansę, bo wiem, że wiele osób mówi, że to jest naprawdę super serial, także co? Mama będzie oglądała You dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że to wszystko się rozkręci, bo po tych dwóch pierwszych odcinkach pierwszego sezonu, powiem wam, mam takie trochę mieszane uczucia, no ale zobaczymy. Damy szansę temu serialowi. Okej, robię doładowanie Nelci, zaraz zabieramy się za zupkę pomidorową, a później pobawimy się jeszcze trochę, mamy takie fajne klocki, więc poukładamy klocki, poczytamy książeczki, ja później zabieram się do pracy. No i tyle. Praca oczywiście przy komputerze. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie swój komentarz, bo to mnie bardzo, 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 kochani, motywuje do nagrywania wam tych vlogów co drugi dzień. Także jeżeli chcecie mnie jakoś wspomóc, żeby te filmy fajnie się wyświetlały, YouTube te zasięgi cały czas blokuje, to bardzo proszę was o komentarz i o łapkę w górę, chociażby nawet serduszko. Wszystkie wasze komentarze czytam, ostatnio też staram się częściej na nie odpisywać, także w gromadce siła.
Dobra, to pokażę Wam jeszcze w międzyczasie herbatki, póki gwiazda moja tutaj szaleje. Oczywiście Earl Grey. Jeżeli mnie oglądacie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że herbata Earl Grey to jest po prostu rewelacja. Ja uwielbiam z mlekiem, także Earl Grey u mnie musi być. Kolejna też taka herbatka, którą chciałabym Wam polecić, to jest jabłko i karmel od Tecane. W ogóle, jeżeli chodzi o herbatki Tecane, to one są moim zdaniem przepyszne i takie godne polecenia. Wycisnąć Ci. Pokaż? Mama wyciśnie. Proszę bardzo. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o te kany, to moim zdaniem one naprawdę są pyszne. Herbatki jeszcze, słuchajcie, które już pamiętam z czasów Londynu i które bardzo często kupuję, to są oczywiście herbatki Puka i moja jedna z ulubionych, słuchajcie, to jest ta. Ona naprawdę jest pyszna. Tutaj mamy kardamon, cynamon, imbir. Lili! I powiem Wam, że tutaj z domieszką mleka, odrobina mleka do tej Puki czaj, to jest po prostu rewelacja. Kolejna Puka, którą bardzo, bardzo lubię, to jest ta. I do niej dodaję zazwyczaj odrobinę miodu i cytryny. I to jest Puka właśnie z cytryną, z miodem manuka i... Co tu jeszcze jest? Słuchajcie, ginger, imbir. Także herbatki Puka zawsze polecam. Na moich kanałach naprawdę jeszcze za czasów Londynu je polecałam i będę zawsze polecać, bo są pyszne i te dwie nowości z wczoraj. Ta troszkę jak przestygła, to wydała się lepsza, natomiast bardzo czarna. Mało wyczuwalne są te przyprawy tutaj. No a ta grzaniec herbaciany z pomarańczą i goździkami, powiem Wam, że jest naprawdę całkiem spoko. Mam jeszcze troszeczkę herbatek takich typowo, wiecie, zielona herbata z truskawką, z granatem, ale jeżeli chodzi o te jesienne, to wydaje mi się, że te naprawdę są godne uwagi. Dobra, pomidorowa Nelci gotowa. Zaraz dodam jeszcze troszeczkę jogurtu naturalnego albo śmietany. Jesteście team pomidorowa z makaronem czy team pomidorowa z ryżem? U mnie dzieci bardzo lubią i z makaronem, i z ryżem. Ja też. Zależy, słuchajcie, raz na jakiś czas lubię właśnie z makaronem, raz z ryżem, także o, Nelcia sobie zje zaraz pomidorową, damy troszeczkę jogurtu i gotowe. Jest zupka już gotowa dla Ciebie? Zajadamy! Mamy tutaj misję z koleżanką, idziemy szukać Wioli. Gdzie jest Wiola? Ostatnio to widziałam tutaj tą Wiolę. Chyba gdzieś jest tu... O, policję włączać. Chyba tu jest Wiola, zobacz. Jest Wiola! Co ty tam robisz? Trzymaj, jest Wiola. Co Nelcia robi? Skacze z Wiolą? Na worku? Trening? Pokaż, jak Wiola skacze. O! O, i Nelcia. Nelcia dzisiaj jest pani kropeczka. O, jak skacze. Proszę bardzo. No, super zabawa, tak? Takie skakanie. Super. Oj, Nelcia tu ijo włączyła. Uwaga. Skacze z Wiolą. Proszę bardzo. Szalon. U nas, moi drodzy, dzisiaj Gang Słodziaków był czytany i bardzo się Nelci podoba. I zobaczcie, co ona robi. Ciąga ten worek treningowy do boksowania. Także o, dzisiaj, słuchajcie, ta książeczka na tapecie. A ty co, też chcesz książkę czytać? Też chcesz czytać książkę? I Lileczka też chce czytać książkę? Ale wy jesteście mądre dziewczyny, uhuhu. Zobaczcie, Wiola skacze teraz na koniku. Jak skacze Wiola? Uuu, ale skacze Wiola. Babach zrobiła, upadła Wiola, tak? Ale ona skacze. Wow. Oh my god, kochani, ale dawno nie robiłam sobie kawy z ekspresu, także będziemy spieniać sobie mleczko. Bardzo dawno też nie używałam tych szklaneczek. Kiedyś pamiętam, one są z tym podwójnym dnem, że cały czas się ich używało i były bardzo modne swego czasu. I ja tak stwierdziłam, że dawno nie piłam z niej kawy, więc odpalam ekspres. Będziemy też spieniać sobie mleczko i powiem Wam, że ja naprawdę ostatnio cały czas piję kawę rozpuszczalną. Nescafe Crema tak mi odpowiada, tak mi podpasowała, że no właśnie, ale mam ochotę teraz na kawkę z ekspresu, wiadomo, taka lepsza, ale wiecie, taka rozpuszczalna to jest szybsza, dużo szybsza, prawda, do zrobienia. Więc spieniamy sobie mleczko, odpalamy sobie ekspres. Mam jeszcze kapsułki ze Starbucksa, a ze Starbucksa kapsułki to są takie, także
Wyszło słoneczko i powiem wam tak, raz jest zimno, a raz jest gorąco i ja byłam dziś w tym swetrze musztardowym i powiem wam, że zrobiło mi się po prostu ciepło, więc śmigam teraz w koszulce na ramionczkach, więc z tą pogodą to nigdy nie wiadomo. Natomiast wiecie, w domu ciepło, na zewnątrz wichura i zimno, ale jak takie słoneczko wyjdzie, to od razu żyć się chce. Dobra, spieniamy sobie mleczko i lecimy z kawusią. Tak jak mówię, u mnie będą grane dzisiaj kapsułki ze Starbucksa. Dobra, lecimy. Zobaczcie, co moja koleżanka tutaj ma, magiczny miecz. Ale piękne masz kolory tutaj, super! Ten miecz jest super. Pożyczyłaś sobie od brata? Ale super! Krzysiek z dziećmi poszedł sobie na chwilę do babci, do dziadka, do moich rodziców, troszkę tam razem spędzić czas, dzieci się pobawił z dziadkami, a ja, słuchajcie, ogarniam ciepło domowego ogniska i przed chwilą tak sobie leżeliśmy wszyscy pod kocykiem, ja z Leosiem i z Nelcią i patrzcie, po prostu taka jestem przymulona. A zaraz jeden do kąpieli, drugi do kąpieli jak wrócą. Także tak sobie fajnie poleżeliśmy. W ogóle ten kocyk z Pepko z tej takiej serii Harry'ego Pottera. O, jaki on jest miękki, jaki on jest przyjemny. Po prostu aż człowiek tak się fajnie zrelaksował. Także poleżeliśmy sobie, poprzyturaliśmy się, powygłupialiśmy się. I słuchajcie, Krzysiek do mnie mówi tak. Mówi, jutro, słuchaj, po południu może pojedziemy do Moniek, do miasteczka takiego naszego, do miasta, do Moniek, bo musimy na chwilę zjechać do Lidla i Krzysiek mówi, może zajedziemy na chwilę do Pepko. I Krzysiek mówi, wiesz co, sprawdziłem, że w Monikach jest fajny nawet lumpex. Wiecie, no mówiłam wam, że my ostatnio się zajaraliśmy, byliśmy na tej jednej wyprawie i po prostu chcemy więcej, więc może jak dobrze pójdzie, to jutro pojedziemy właśnie do Moniek, zajrzymy do Lidla, do Pepko i do tego lumpeksu, do tego Ciucholandu, no bo powiem wam, że no co, jestem po prostu ciekawa i chcę więcej i bardzo się cieszę, bo też prywatnie dostałam dużo wiadomości, że jesteście jak najbardziej na tak, że chcecie hole lumpeksowe, także dajcie mi troszkę czasu, rozeznam się w temacie, odwiedzę lumpeksy, sprawdzę, czy jest coś godnego uwagi i jak oczywiście coś uda mi się kupić, upolować, bo nie jestem w tym dobra, słuchajcie, to moje początki, początek mojej przygody, miejmy nadzieję, no to wtedy hole z lumpeksu będą się regularnie na kanale Bugi Silver pojawiać, bo też chciałabym coś nowego, słuchajcie, coś świeżego wprowadzić na ten kanał, bo wiecie, mówiłam wam, YouTube obcina zasięgi, no i niestety, a ja z kanałem Bugi Silver nie jestem aż tak systematyczna jak tutaj, więc fajnie by było coś nowego wprowadzić, a mówię, no podjarałam się tym tematem lumpeksów, więc mam nadzieję, że będę w stanie coś fajnego kupić sobie, Krzyśkowi, dzieciakom, no i wtedy raz na jakiś czas będą wjeżdżały lumpeks hole. W ogóle przyszła do mnie paczuszka z Koi. Dajcie znać w ogóle, czy znacie markę Koi. Ja wam powiem szczerze, że ją znam od jakiegoś czasu i ona właśnie obchodzi swoje urodziny i jest tutaj kodzik rabatowy jakiś tam dla was. Ja dostałam też od niej właśnie PR-ową przesyłkę, żebym sobie przetestowała ich produkty, także zajrzymy sobie jeszcze na sam koniec do środeczka, do tej paczuszki, bo jestem bardzo ciekawa, jakie produkty mi tutaj włożyli i już dzisiaj, słuchajcie, domowe spa wchodzi, kąpiel z dużą ilości piany. Ostatnio powróciłam do mojego płynu do kąpieli z Isany, uwielbiam, po prostu uwielbiam, miód i mleko i piana jest ogromna i zrobię sobie dzisiaj spa i użyję tych produktów do twarzy marki Koi, także pokażę wam, co tam w środku znalazłam. W ogóle zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie opakowane, patrzcie, to pudełeczko jest po prostu śliczne i otwieramy sobie, zobaczcie, zaraz wam wszystko pokażę. Tylko zdejmę te paproszki tutaj. No dobra, bo nagrywałam wam właśnie Insta Stories i pokazywałam to wszystko. Patrzcie, w ogóle marka Koi obchodzi swoje pierwsze urodziny. Zobaczcie, i z tej okazji tutaj też są rabaciki, także
zobaczcie, wam to dziś nagrywam, jutro zobaczy, ja wam to dziś nagrywam, ale do 26 spokojnie możecie sobie jeszcze zrobić u nich zakupki. Piąte urodziny to jest kodzik i zobaczcie, tutaj macie minus 25% na słoiczki w tych dniach, a w tych dniach macie na wszystkie buteleczki. To na to się już nie załapiecie, jeżeli oglądacie vloga, ale na buteleczki, serum, to jest taki fajny eliksir, już się załapiecie. Wyjęłam tutaj sobie wszystko, żeby nam nie przeszkadzało i patrzcie, jaka w ogóle piękna przesyłka, jak to pięknie wygląda. Znacie w ogóle markę Koi? Dajcie mi koniecznie znać, jest to pielęgnacja, która Koi, wow! I patrzcie, jest serum dwufazowe, jest tu śliwka kakadu, jest tutaj olej z marchwi w ogóle, rokitnik, tutaj mamy drobnoziarnisty peeling, morela, len, alantoina, eliksir nawilżający z kwasem hialuronowym, komórki macierzyste, roślinne, peptydy. Tutaj mamy krem do cery wrażliwej, algi, ostropest i wiesiołek. Także no, powiem wam szczerze, że ja jestem pod wrażeniem i... Dzisiaj zamykam się w łazience i działam z taką fajną pielęgnacją. I w dzisiejszym vlogu to by było na tyle, kochani. Żegnam się z wami, przysyłam wam buziaczki. Widzimy się w kolejnym vlogu. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie swój komentarz. Pozdrawiam was i hej, pa, pa!